okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które upamiętnia odzyskanie przez Polskę wolności po 123 latach zaborów, mam zaszczyt i przyjemność zwrócić się do Państwa w tym wyjątkowym dniu, którym oddajemy hołd, którzy walczyli o naszą niezależność, godność, o naszą przyszłość. Dzień 11 listopada to symbol naszego zbiorowego wysiłku, jedności i nieustannej walki o wolność. To czas refleksji nad wspólną historią naszego narodu, który pomimo walki, pomimo licznych trudności, zaborów i prób zatrzymania naszego rozwoju, nigdy nie stracił nadziei i dążył do odbudowy swojego miejsca na mapie Europy. Drodzy Państwo, w dzisiejszych czasach niepodległość, wolność traktujemy jako coś powszedniego, jako coś oczywistego, coś normalnego. Zapominamy, że tak naprawdę wolnością cieszymy się od ćwierć wieku. Że święto, które obchodzimy, po święcie, które obchodzimy, została nam odebrana wolność. Mieliśmy II wojnę światową, potem czas komunizmu, gdzie tej wolności nam brakowało. To właśnie w 1989 roku odbyły się częściowo wolne wybory parlamentarne i to wtedy Polacy na dobre odzyskali niepodległość i demokrację. Szanowni Państwo, nie bez przyczyny wspominam o roku 89. Albowiem wczoraj w nocy wróciłem z delegacji do Niemiec, gdzie obchodziliśmy 35. rocznicę upadku muru berlińskiego. Historia muru berlińskiego powinna nam, także Polakom, uświadomić, że wolność może nam zostać odebrana, że musimy być czujni jako społeczeństwo, że musimy dbać o siebie nawzajem, gdyż wolność w każdej chwili może nam zostać odebrana, tak jak to stało się właśnie w Niemczech. I o dziwo, naród niemiecki, którym nam, Polakom, tę wolność odebrał, sam w 1961 tę wolność stracił. Wcześniej mieszkańcy Berlina nie spodziewali się, że z dnia na dzień w ich mieście, wolnym mieście, może powstać ogromny mur, który będzie separował rodziny, dzielił znajomych, który uniemożliwi na blisko 30 lat wzajemne spotykanie się, ograniczy ich kontakty. Szanowni Państwo, bycie naocznym świadkiem tych wydarzeń, doświadczenie dotknięcia muru berlińskiego, spojrzenia na pas śmierci, to wstrząsające, ale zarazem pouczające doświadczenie. Mur pochłonął wiele istnień. Ludzie, którzy chcieli żyć w wolnym świetle, musieli pokonać pas śmierci, mur berliński, a czekał na nich okrutny los. Musieli poświęcić największą ofiarę, bo szacuje się, że blisko 200 osób zginęło, chcąc przekroczyć mur berliński. A oprawcy byli na tyle zdeterminowani, wyrafinowani, żeby osiągnąć swój cel. Dla przykładu powiem, że wartownicy, których na wieżach było po dwóch, jeden z nich miał rozkaz strzelania do uciekiniera, do osoby, która chciała przekroczyć przez mur, a drugi strażnik miał lufę wycelowaną w głowę kolegi na wypadek, gdyby ten pierwszy chciał odmówić rozkazu. Ale i ten czas się skończył. Szanowni Państwo, tu chciałem podkreślić, że to właśnie ci Niemcy, którzy zabierali nam wielokrotnie niepodległość, w trakcie tych obchodów wielokrotnie dziękowali nam, Polakom, przy każdej możliwej okoliczności, nam, Polakom, że my, Polacy, poprzez wydarzenia gdańskie, poprzez ruchy solidarnościowe, daliśmy im tę iskrę, ten zapłon do walki o swoją niepodległość.
na wystawach, byłem świadkiem, widziałem ilustracje z tamtych czasów, na których były transparenty, napisy o treści: Niemcy, bądźcie jak Polacy. Niemcy, bierzcie przykład z Polaków. I oto ci właśnie wielcy Niemcy musieli uczyć się od nas. Od nas, od narodu doświadczonego przez tak wiele najazdów, zaborów, wojen. Szanowni Państwo, dziś cieszymy się wolnością, niepodległością, ale powinniśmy wiedzieć, że te czasy są wyjątkowo trudne. Dlatego przede wszystkim w tych czasach powinniśmy o tę wolność, o niepodległość dbać. Ale nie możemy oglądać się tylko i wyłącznie na nasze władze rządowe. Musimy zacząć od siebie. Musimy dbać o nasze rodziny jako podstawowe jednostki społeczne, ale wolność nie możemy odbierać jako robienie, co mi się żywnie podoba. Wolność to wzajemny szacunek, wolność to niekrzywdzenie innych. Musimy dbać o nasze rodziny, musimy wyciągać wtedy, kiedy potrzeba, pomocną dłoń do naszych sąsiadów, żyć w zgodzie z mieszkańcami innych miejscowości, a my jako samorząd żyć w zgodzie z innym samorządem, przynajmniej próbować, bo tylko wtedy dzięki współpracy stworzymy silne społeczeństwo, spójne społeczeństwo, a silne, zjednoczone społeczeństwo odstrasza potencjalnych wrogów. Silne społeczeństwo nie jest łatwo zniewolić, silne społeczeństwo nie jest łakomym kąskiem dla obcych ideologii. Szanowni Państwo, wszyscy wiemy, każdy zna naszą historię i wiemy, że Polacy to naród wielki, że w czasach zniewolenia, w czasach wojny Polacy są w stanie walczyć, są w stanie ponieść największe ofiary. Ale ja apeluję do nas wszystkich, żebyśmy właśnie ten hart ducha, tę wolę walki, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania pomocnej ręki do drugiego człowieka wykorzystali właśnie teraz, w czasie pokoju. Nie czekali na kolejną wojnę, na kolejny kataklizm, na kolejne nieszczęście. Bądźmy silni jako społeczeństwo już teraz. Dziś jako nowo wybrany wójt gminy Biała Podlaska pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przez lata dbali o naszą wspólnotę, którzy angażowali się w jej rozwój i wzmacniali naszą tożsamość. To dzięki Wam, zaangażowanym mieszkańcom, sołtysom, radnym, strażakom, kołom gospodyń wiejskich, nasza mała ojczyzna pięknieje. Gmina rośnie w siłę, a mieszkańcy mogą cieszyć się z lepszych warunków do życia. Dzień Niepodległości to również doskonała okazja, by docenić to, co już osiągnęliśmy i zaplanować kolejne kroki w budowaniu lepszej przyszłości. Wspólne działania, zaangażowanie i współpraca są kluczowe, by nasza gmina nie tylko się rozwijała pod względem infrastrukturalnym, ale także kulturalnym i społecznym. Pamiętajmy, że niepodległość to nie tylko stan polityczny, ale przede wszystkim stan duchowy. To poczucie wspólnoty, solidarności i odpowiedzialności za siebie nawzajem. Naszym zadaniem jest nie tylko pamiętać o przyszłości, ale przede wszystkim wyciągać z niej wnioski i tworzyć nową, lepszą, bezpieczną przyszłość dla nas wszystkich, tak żebyśmy wszyscy z tej przyszłości mogli być dumni, żebyśmy mogli być dumni z tego, kim jesteśmy, żebyśmy mogli być dumni, że jesteśmy Polakami. Ja jestem dumny, że należę do Państwa społeczności, do polskiej społeczności. Z okazji Święta Niepodległości życzę wszystkim Państwu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Życzę nam wszystkim, abyśmy jeszcze z większym zaangażowaniem wspólnie budowali naszą przyszłość, pamiętając o naszych korzeniach,
naszej historii, które nas jednoczą. Niech żyje Polska. Niech żyje gmina Biała Podlaska. Nie pytaj, co ojczyzna może zrobić dla ciebie. Zapytaj, co ty możesz zrobić dla ojczyzny. I zadawajmy sobie, niech każdy z nas zada sobie to pytanie, w jaki sposób, właściwie teraz są kontrowersje dotyczące powszechnej służby wojskowej czy przywrócenia powszechnego poboru. Ja uważam, że każdy z nas jest na służbie. To nie znaczy, że musi mieć mundur, tak? Ważne jest, żeby każdy w sposób, w jakim odpowiada, służył ojczyźnie, służył swojej społeczności. Czy jest to matka wychowująca dzieci, to też jest służba, to całkiem ciężka. Czy są to władze gminy w osobach wójta, przewodniczącego rady. Ważne jest, żeby rozumieć, że budowanie siły naszej ojczyzny w czasie pokoju być może zabezpieczy nas przed koniecznością dbania o nią w czasie wojny. Ja wierzę! Goodbye.